Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Farming Simulator 22 Mapa Sosnówka. Kolejny odcinek z tego to pięknego naszego sezonu. Ja wam chyba mówiłem pod tą serią, że tam będzie to daily, w którym biliście tam chyba próg wyświetleń. No i oczywiście biliście, chyba to było pod tą serią, więc niedługo pojawi się maraton z tej oto serii. W następnym tygodniu wrócę do Polski. Poniedziałek, może nie będę do poniedziałek nagrywał, ale na pewno będę nagrywał w czwartek, więc w czwartek będę trochę nagrywał i od czwartku wtedy zaczniemy trochę ten maraton. A w dzisiejszym odcinku postaramy się tą mapę rozbudować. Oczywiście powiadomo, że to będzie chyba 30 odcinków z tej oto serii, tak mi się wydaje. Zobaczymy jeszcze, jak to wyjdzie z praniem. Kolejnego sezonu raczej już nie mamy zamiaru robić na mapie polskiej, więc to odpuszczę. Natomiast mam pewien plan, żeby zbudować te mapy. W dzisiejszym odcinku spróbujemy zbudować gospodarstwo. Myślałem na mapie na polu numer 18 i trochę to daleko jest. Tak patrzę, na przykład tutaj skręcić trzeba będzie, czyli tak się jakbym tu jechał. O, w tym miejscu tutaj. I tu kurde jest zakręt. Tu jest zakręt? O, co? Tutaj jest. I tutaj musiałbym skręcić. O, i tam jedziemy do naszej mapy. Czyli tutaj mamy pole numer 18, więc na polu 18 bym mógł zbudować. I teraz pytanie, jak to teraz zrobić? Na jakim polu to zbudować? Bo sklep mamy w sumie, nie wiem gdzie ten sklep mamy, poczekajcie, muszę zobaczyć, najbliższy sklep to jest w tym miejscu. I jedziemy stąd, taka droga, tak samo jakbym tutaj jechał, więc to jest bez różnicy gdzie to zbudujemy. A to kosztuje i tak 400 tysięcy, więc całkiem niedużo, jak na takie standardy nasze. Powoli będziemy budować to nasze gospodarstwo, imperium gospodarcze, bo trzeba to powoli budować. I chyba zdecyduje się 18 pole, jak wezmę. Tu patrzcie, jaki mamy teren. Tak, ja tam założę, tam będziemy kupować to pole. Tak mi się wydaje, że tak to zrobimy. Więc tam będziemy mieli swoją farmę. Chociaż tu mośnik zajebisty jest. Nie, to jest mogę na tym przejechać? Dobra, przejadę. Ja pierdolę XD. Ale mościg pojebany. Kurwa. XD, dobra, nieważne. Dobra, pojedziemy w tamto miejsce, zobaczymy jak to pole wygląda przede wszystkim. Zacznijmy, to nie tak daleko, zobaczcie, to jest bliziutko. Widzę, to jest bliziutko stąd, 18 pole. A resztę pole zostawimy sobie do wszystkiego, sianie i do trawy, coś w stylu, więc pewnie, o, pole numer 22 to jest akurat trawa, widzę, tak mi się wydaje. A, tutaj nie ma co budować na tym polu, tutaj pozwolę, tutaj to takie wysypisko jest wysokie. Ale jest, tutaj coś można zbudować, to jest nasze gospodarstwo, to będzie nasze. To jest tak, pojedziemy jeszcze tam, zobaczcie, tutaj, albo nie, szczepię, tutaj szczepię. Pojedziemy tylko w jedno miejsce, zobaczcie, tam jest w ogóle trawa, bo jeżeli tak, to nie ma sensu trawy siać, nie? O, patrzcie, jeszcze tu mamy darmowe rzeczy postawione, co jest? Czekajcie, muszę wyjść. To dla nas jest to? Jak kupimy ten teren? Mogę to coś zrobić? Nie, nic nie mogę tu zrobić. W sumie to jest mapa 17 farminga, więc w sumie nie wiem, widzę. To wy musicie powiedzieć, czy to tak było, czy nie, jeśli ma 17. To wiem, ja tą kojarzę mapę 17 na pewno. To chyba taka była 17, nie? Patrzcie, tam jest trawa, widzę, to zobaczcie. Ale jaja. Czyli te trawy nie będziemy musieli siać. No zobaczcie, tu mamy silosy nawet. No nie gadaj. Patrzcie. No nie gadaj, że tu mamy nawet silosy. Ja pierdolę. Mamy kilka silosów postawionych. Ja pierdolę. To ciekawe, czy na przykład mamy gdzieś na przykład krowy, mogę gdzieś postawić. O, tu chyba są. Handle z zwierzętami tu jest. A tak normalnie, no to wszystko tu jest na tej mapie. O nie, no nie ma chyba nic, dobra. Nieważne, dobra. Lecimy stąd. Czyli mamy tutaj sieczki, możemy robić w tym miejscu, więc zajebiście. 18 pole chyba będzie normalnym przemyśleniem, że tu możemy zbudować, więc myślę, że 18 pole będzie nasze. Więc budujemy powoli gospodarstwo, trzeba będzie to powoli robić, bo chciałem stać pewnie w nowym sezonie, ale po co? Nie ma sensu robić nowy sezon na mapie szpakowo, chyba się nazywała. Zobaczymy jeszcze, jak to wyjdzie z czasem. Tylko zrobię jeszcze jedną rzecz. Żeby tylko te kamienie wyłączyć szybko muszę. Żeby wiecie, żeby tych kamieni mi tu nie było. Głośność tego.
Jednostka miaris. Gdzie to kurwa jest teraz? Poczekajcie. Wysłam w grach to jest chyba. No oczywiście. Kamienie w polu wyłączymy. Wyłączymy niszczenie plonu, żebyśmy nie niszczyli plonu. Dobra. Więc kopujemy i nie wiem jak to zrobić. Czy to jest jakąś trawę, czy nie. Nie ma sensu. Więc powoli kupujemy pole. Więc powoli zaczynamy budować. I kupimy na pewno kilka pól, wiadomo. I tak mamy chyba te dwa pola tutaj mamy, więc to muszę, tam też jeszcze muszę usunąć jedną rzecz. Dobra, kupujemy tak, to pole. To nawet też jest trawa w tym miejscu, zobaczcie. To jest owies. Dobra, to jest sorgo na pewno. Tak, to jest trawa, czyli to jest oczywiście trawa. I tak, możemy też to pole kupić. I z tym wkosimy tamto też. A to nie wiem, to są chyba ziemniaki. Tak, to są ziemniaki. Ziemniaków i tak nie skosimy. To jest burak cukrowy. Nie, to nie jest burak cukrowy. To jest bawełna. Nie. No soja to jest. Nie, to jest. Dobra, nieważne. Mamy kilka pól, więc na tyle wystarczą na ten start. Więc dobra, odczepiamy. Idziemy teraz na naszą farmę tutaj, bo tutaj mam swoje mieszkanie i to wszystko chyba skosiłem z tego pola, tak? Mi się wydaje, że tutaj wszystko kosiłem, więc tutaj jeszcze oprócz tego, że zasiałem tamto pole 19, to już w sumie też chyba zasiałem, no właśnie, chociaż nie wszystko zasiałem to pole nie wszystko zasiałem, zobaczcie. Aż kwasty się urosły, nie gadaj, jeszcze kwasty też muszę wyłączyć szybko. Kwasty wyłącz. No, kwasty to oczywiście, no nie, to jest całe pole, nie jest całe pole, jeszcze rzepak musiałem zasiać na odcinku, no z tym też się zajmiemy pewnie w kolejnym odcinku, bo poza odcinkiem miałem to dokończyć. Dobra. Dobra. Więc na początku weźmiemy sobie budowę, produkcję zwierzęta, ozdoby, budynki, domy rolnika. Mam w ogóle nawet DLC mam chyba. Sosnowca mam nawet? O. Mam na takiego moda, ale po co on takie drogie kupować? Nie ma co, biorę to. I teraz tak. Zrobimy tak. Tutaj będzie taki wjazdik, zajebiście. Tutaj zrobimy taki wjeździk dupny. Ale zanim to zrobimy ten wjeździk, to zrobimy kształtowanie terenu. Malowanie. Taki tu wjeździ pierdolniemy. Teraz postawimy teraz to mieszkanie, postawimy sobie elegancko. Buduję babą teraz w farmingu, nie wiem czemu tak to wyszło. No zobaczymy jak zagramy, te 30 odcinków pewnie dogramy do końca września, to i tak możemy jeszcze dalej tę serię nagrywać, aż nam się w sumie nie znudzi, więc naprawdę mamy dużo czasu na to. Domy,
kupujemy sobie taką małą szopkę za 20 tysięcy, postawimy oczywiście tutaj, tak żeby to fajnie wyglądało, nie? Jakbym tak chciał postawić, to nie ma co widzę tego terenu. Aha. Co to kurwa jest? Czemu to tak stoi? Ale ładnie stoi. Tak. No, elegancko stoi. Taki wjeździk tu mamy. Tu możemy taki, tu możemy tutaj zaparkować. Mogę teraz usunąć z czystym sumieniem. Teraz mogę usunąć tamto. Usuwamy. I usuniemy teraz tamto mieszkanie, tylko zaoszczędzimy, dostaniemy pisiorkę. Plus usuniemy ten garaż, który nam będzie nieprzydatny, więc naprawdę ten garaż też możemy usunąć ten garaż. Więc naprawdę. No i mamy wszystko. Wracamy tutaj. I teraz tak. No i nie będziemy się będziemy też kosić w tamte po dwa pola, które mamy, więc na pewno. Teraz tak, zrobimy teraz tak. Malowanie, kształtowanie, malowanie. To jest asfalt chyba, nie? To był. Chuj wie teraz, to był asfalt, czy nie? Chuja, to był beton. Dobra. I teraz tak. Zrobimy taki tutaj, zrobimy taki tutaj ścieżkę na razie, na ten moment. O. Coś takiego zrobię na początku. I to mogę całe zamalować, i tak myślę. Dobra, elegancko jest. Teraz tak, zobaczmy jak wygląda ten budynek. Nie, to nie jest silos, tylko to jest garaż, nie? To jest ogromne, ja pierdolę. Czekajcie, pójdziemy szybko spać, żeby tego nocy, żebyśmy nocy nie spali. No, ja przeszedłem na drugiej stronie, nie? Budujemy powoli gospodarstwo. Potem będziemy mogli sobie dać kolejne pieniążki, ale to już pod waszą decyzją. Musicie pod tym odcinkiem widzieć. Ja to sobie oczywiście zapiszę po odcinku. Wbijecie pod tym odcinkiem 10 wyświetleń. Każde 10 wyświetleń to będzie 100 tysięcy dla naszego portfolio. Więc będziemy tym znakiem dodawali. Nie wiem jak ten znak w ogóle się działa, ale jeszcze albo zobaczymy, jaki stopień dodamy te pieniądze. Mam dwa sposoby na pewno. Więc 10 wyświetleń równa się 100 tysięcy. Więc jak będzie 10, 20, 30, 40, 50 tysięcy. Jak będzie 100 wyświetleń, no to będzie milion, wiadomo. Więc musicie wbijać wyświetlenia i tyle. A my to zaczynamy dalej grać. Pójdziemy jeszcze raz spać. Więc mamy deala, moi drodzy, żebyśmy dostawali pieniądze oczywiście. Powiadano, że tutaj ciężko będzie pieniądze dostawać. Prawdziwie. Więc wiecie. Dobra, no i teraz możemy budować. Singlesy, shopy. Tak, ta szopa jest taka największa ze wszystkich i ona... Ja nie wiem, gdzie ona tu ma wjazd. Ja mam wjazd tej szopy. No tak, żeby nie zasłaniało. Mamy pole duże chyba, nie? Na to pole. No oczywiście, że mamy duże. W ten sposób dopasowanie zrobimy sobie. Dobra, teraz tak. Jak żeby koło domku zaparkować jeszcze jakiś samochodzik, nie? Czekaj, znajdziemy jakiś mały garaż na przykład. Może taką szopę wstawimy. O! Ojej, ta szopa o wiele lepsza jest, widzę. O, w dupę. Ale trochę, no trochę będzie to dupy. Chociaż fajne. Hangar. Co to jest? Taką małą wiatę. Dobra, mam pomysł. Stawimy, myślę, że... No, takie coś nam wystarczy. Takie tylko większe to kupię, o.
tu takie to jest. To już to było lepsze. To już takie wolę dwa chyba kupić w cenie. Zrobimy tak, że to postawimy. No możemy postawić tutaj chyba. Koło naszego domku. Nie wiem, no tutaj chciałem taką drogę zrobić, tylko trochę to zdupiłem, nie? Dobra. Pyk. No, trochę jest do dupy. No bo ten teren jest strasznie nierówny, nie? Dopasowanie powinienem włączyć chyba. Co? Już. Ja, to byłoby na tyle tego odcinka. Widzimy się w kolejnym odcinku. Papa, twierdzenie czeka, ale nieważne.